Autostrada. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Radek Ćwięczek, pilot rajdowy, kierowca rajdowy, no i kierowca wyścigowy, a okazją do dzisiejszego spotkania jest wyścig, 11 wyścig na Ostrą w Limanowej, który odbędzie się w najbliższy weekend. Radek oczywiście będzie startował. Wiem, że w tym roku planowałeś dwa starty, tak? Jeden nie bardzo wyszedł, ale doszliśmy do wniosku, dlaczego nie bardzo poszło, bo nie było pewnej naklejki na samochodzie, ale teraz żeśmy to już ustalili, naklejka w Limanowej będzie i sukces murowany. Czym wystartujesz, powiedz mi? Witam, dzień dobry. Rzeczywiście, no Magura już jest za nami i niezbyt szczęśliwie. Ale to już jest, że tak powiem, zakończony temat i patrzymy, o tym, tak jest, patrzymy do przodu. W Limanowej pojawimy się Lotusem Exige z niskiego zespołu Tabus Racing, także auto, którym kiedyś startował Piotrek Soja, także no taki typowy, prawdziwy, wyścigowy, bardzo szybki samochód. Tak. Widzę ten uśmiech na twoich ustach, to już znaczy, że byłeś i sprawdzałeś, już siedziałeś w nim? No muszę powiedzieć, że to tak na żywo dzisiaj. Tak. Dzisiaj akurat z samego rana, jeszcze chłopaki, to nie tak do końca, myśmy... Zrobiłem parę kilometrów, ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze tam chłopaki nad ustawieniami walczą tego auta. Ja przekazałem tam jakieś swoje drobne uwagi. Oni wiedzą jeszcze, co tam trzeba posprawdzać. Także no, bardzo szybki samochód. I dzisiaj, tak jak mówię, pierwsze kilometry to taki naprawdę wyścigowy, taki, mogę powiedzieć, taki dzikus. Tak? No, fajne auto. No widzę, po uśmiechu twoim to wszystko już wiem. Powiedz mi, skąd taka decyzja o wynajęciu takiego samochodu? Szukamy jakiejś drogi na i jakiegoś tam swojego pomysłu na przyszły rok. Jechaliśmy Lancerem Memorial Wielicki i pojechaliśmy Magurę swoim samochodem i teraz znowu coś nowego, żeby zobaczyć. W tym roku planuję i razem z zespołem jedziemy tylko te dwie rundy, czyli już jechaliśmy Magurę i jedziemy teraz Limanową. Także chcemy zobaczyć, jak się jedzie takim autem i jak będę się w takim aucie czuł i jak ten samochód będzie się sprawował i też gdzieś jak po zmianie przepisów, gdzie on trafi, bo najprawdopodobniej od przyszłego roku będą przepisy zmienione w górskich samochodowych mistrzostwach Polski. Będzie podział tylko na 5 dywizji, więc no gdzieś ten samochód czeka aż gdzie on się pojawi i czy będzie konkurencyjny, czy nie. No i tak patrzymy, co by można było. Tak, przymierzacie się do przyszłego sezonu. Gdzieś tam, tak, gdzieś tam próbujemy. Tak. Limanową nie jedziesz pierwszy raz, bo to już któryś raz jedziesz. Ósmy raz. Co nam powiesz o tym wyścigu? Jak ta trasa? Ja powiem tak, to jest najszybszy wyścig, wydaje mi się, w Polsce, jak dla mnie, ale też nie ma co mówić, najlepiej zabezpieczony i najbezpieczniejszy. Tam rzeczywiście bariery, które są i to, jak jest trasa przygotowana, to rzeczywiście no, to jest najwyższa półka i jest bardzo szybko w Limanowej, bo są praktycznie, można powiedzieć, 2-3 wolne zakręty, natomiast cała reszta to są szybkie lub bardzo szybkie zakręty, część partia w lesie. Ja jeszcze Limanową kojarzę z rajdu Subaru. Tak, to była część, zaraz jak startujemy, to myśmy z bocznej drogi wjeżdżali, to był odcinek rajdu Subaru i my po prostu w pewnym momencie, my teraz na wyścigu mamy prawą patelnię do góry do mety, a myśmy jechali w taką wąską dróżkę w las i tam jeszcze 3 kilometry i OS się kończył, także ja jeszcze to pamiętam z rajdu Subaru. A ja pamiętam ten odcinek z rajdu Żubrów też na górze tam, pamiętam na mecie tego OS-u stał Maciek Wisławski, wszystkich uśmiechał, z uśmiechem witał i pozdrawiał. Ale wracajmy jeszcze do wyścigu. 5493 metry. Tak długość jest tego... Tak. Ona jest skrócona względem tego, co jechaliśmy jeszcze parę lat temu przed Mistrzostwami Europy. Przepisy w Mistrzostwach Europy jakby zmusiły organizatora do skrócenia tej trasy i ona jest krótsza. Troszkę szkoda, bo ta sama końcówka była piekielnie szybka. Myśmy jechali to tak, że się tam... Tak. Tam się dosłownie celowało w szczyt, nie widząc drogi, bo było naprawdę, no i bardzo, bardzo szybko, więc może trochę szkoda. Tam było piękne miejsce do stania oglądania i dla nas, dla kierowców takie miejsce, gdzie serce gdzieś tam podchodziło trochę wyżej, ale no ale tego nie mamy, takie są przepisy i jedziemy troszeczkę krócej, ale...
bezpiecznie. Jest równie szybko. Zjeżdża się cała europejska czołówka, bo będą startują nie tylko takie samochody, które my tu, powiedzmy sobie, widzimy gdzieś na drogach z taką normalną karoserią, ale też te takie samochody, które bardzo przypominają samochody Formuły 1 nawet, takie bolidy. Tak, tak. Ja zawsze to powtarzam, że takie samochody, jak można zobaczyć w górskich samochodowych mistrzostwach Polski, to aktualnie nigdzie indziej. Nigdzie w Polsce na pewno nie zobaczymy. Nigdzie indziej, bo jadą samochody nierzadko stare WRC, jadą samochody A-grupowe, N-grupowe, formuły, szuflady, wszystko historyczne. Także to jest przekrój samochodów, które można zobaczyć na wyścigu czy w Limanowej, czy na innych rundach jest ogromny. Oczywiście Limanowa jest największą tego typu imprezą w Polsce, dlatego tutaj rzeczywiście i po raz kolejny przyjeżdża cały ten czub z Mistrzostw Polski i Europy. Tak. Także na pewno będzie na co popatrzeć, a w Europie też jest tak, że oni też zjeżdżają, jak jeden jedzie z tam pierwszej trójki, to ciągnie za sobą paru kolejnych, bo oni nie mogą stracić też do niego dystansu punktowego, także bardzo się cieszę, bo to jest takie święto, jeżeli chodzi o góry w Polsce. Ja miałem okazję w tamtym roku tylko z góry zjechać z moim Focusem. No rzeczywiście, atmosfera jest niesamowita. Jechałem jako pilot, a mojego Focusa prowadził pan dyrektor Marek Dworak z Polskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. No był też zafascynowany tym, jaka panuje tam atmosfera. Ale wracając do zawodników. Ja tutaj wypisałem sobie zawodników, którzy są, że tak powiem, z naszą redakcją zaprzyjaźnieni. I tutaj, że tak największą grupą stanowi ta góralska ścigaczka, tak? Tak jest. Szymon Góra. Łukaszczyk, Andrzej Szczepieniec, Robert Sługocki, Konrad Biela i młody Daniel Kiełbik. Tak. Wszystkich o nich zobaczymy w Limanowej. Pojedzie też nasz tutaj taki młody kierowca Tomek Morawiec, którego gościliśmy tutaj w naszym studiu. To Tomek jest z mojego zespołu. Wspólnie tworzymy Katko Racing Team, także to razem jeździmy. Wieliczki, Waldemar i Grzegorz Kluzowie. Waldemar jedzie tym potęgiem, Grzesiu takim kliówką. No i dwóch zawodników z Automobilklubu Bieckiego, których poznaliśmy w Gorlicach na tej Górze Wrotowskiej. Maciek Serafin i Janusz Jania. Maciek Serafin wsławił się tym, że zakręty pokonuje tylko na dwóch kołach, tak? Widziałem. Bardzo efektywnie. Tak. Oprócz tego, proszę państwa, jest 116 zgłoszonych zawodników. No, nie jestem w stanie wszystkich państwu wymienić, ale na stronie Automobilklubu Limanowskiego na pewno państwo znajdą całą listę. Jeżeli chodzi o program rajdu, bo ja tu mam ze sobą program, no więc wszystko zaczyna się oczywiście w piątek badaniem technicznym, tak? Bo wy już w piątek przyjeżdżacie, czy nie wszystkie auta są na badaniu technicznym? No, wszystkie. Jest tak, że jeżeli posiada się zieloną kartę, to wtedy ten samochód nie jest wymagany na stricte na badaniu, ale auta generalnie w piątek już zawsze na zawody przyjeżdżają i zjeżdżacie się już wszyscy. Wszyscy w piątek zjeżdżamy. Proszę państwa, droga to jest droga, która prowadzi z Limanowej do Kamiennej, tak? Przez Starą Wieś, starej wsi. Więc ta droga będzie niestety już od soboty do niedzieli zamknięta, więc jeżeli się państwo w tamte okolice wybieracie, to trzeba to po prostu jakoś ominąć. Warto wcześniej. Ominąć. Wiedzieć. Albo zostawić samochód na parkingu i przyjść obejrzeć. Bo to naprawdę może będzie, nawet lepiej. Nawet lepiej. Od godziny 6 rano do 21 w sobotę droga będzie zamknięta, bo w nocy będzie można przejechać. I to też trzeba, to nie do końca chyba tak jest, ponieważ zwykle z soboty na niedzielę droga, chociaż nie, przy serwisie była zamknięta częściowo, dlatego żeby w nocy zespoły, które przyjeżdżają i rozstawiają się, a wiemy i zawsze co roku część zespołów już przyjechała, ta czołówka Mistrzostw Europy, oni przyjechali z Dobsiny z teraz rundy w poprzedni weekend, także oni już są i zwykle na noc ta trasa jest zamykana po to, żeby tam był spokój, żeby się nikt nie kryło. W takim razie nie jeździmy tą trasą przez dwa dni. Lepiej nie. Lepiej przyjechać i obejrzeć. Obejrzeć w niedzielę od 7 rano już będzie można się tam pojawić. Proszę państwa, więc tak, zapraszamy serdecznie. Weekend w Limanowej. Fantastyczna atmosfera, fantastyczne samochody, święto motoryzacji. My też tam będziemy i prosimy o kibicowanie wszystkim, a zwłaszcza tym samochodom, które będą miały naklejone naklejki radiostraty Radia Kraków. Naklejkę, tak. Radek, dziękuję ci bardzo. Przypominam państwu, że moim gościem był ci Radek Ćwięczek, kierowca wyścigowy, który będzie startował w Limanowej. A za uwagę dziękuję państwu, Marek Handwerker.
Radio Strada.